Pan prezydent Jacek Majgrowski i Paweł Delorka. Dziękuję. Tu jest cała nasza grupa, który protestujemy przeciwko hałasowi. Najlepiej by było, drodzy Państwo, gdyby ten lokal dalej był mieszany szmatami. Klub będzie miejscem spokoju. Klub nie będzie miejscem hałasów, nie będzie miejscem muzyki głośnej. Rozumiem, że koegzystencja klubu i mieszkańców tego budynku będzie pełna, będzie przebiegała bez żadnych zakłóceń, ku zadowoleniu obu stron. Mamy dużo różnych ciekawych przedsięwzięć artystycznych, które mają przede wszystkim pobudzić młodzież, pokazywać nowe trendy, sztukę offową, pokazywać to, co w Nowej Hucie jest bardzo unikatowe i ludzi, którzy stąd pochodzą, bądź tu dalej tworzą, którzy mają coś do zaoferowania bardzo ciekawego. Przeleciał szpak i gada, i gada, i gada. Jeszcze. Jeszcze maj, jeszcze sierpień. Gdzie tam do śmierci, gdzie tam do listopada? To jest kwintesencja wszystkiego Nowa Huta. Historia Polski, dwie rewolucje, które się tutaj zdarzyły. Jedna walka o krzyż, druga solidarność. Społeczeństwo nowohuckie to miejsce zaadoptowało dosyć dobrze i ludzie raczej pozytywnie się na ten temat wyrażają, nawet bardzo pozytywnie można tak powiedzieć. Nie można tego powiedzieć o mieszkańcach tego bloku, którzy uważają nas cały czas za intruzów. Ja nie wiem, jaki jest plan na przyszłość Alei Róż, czy faktycznie ona ma się zamienić w aleję sklepów spożywczych, używanych odzieży, sieciowych aptek, bądź sieciowych piekarni. Być może ten najważniejszy deptak nowohucki tak ma wyglądać i wszyscy będą z tego powodu zadowoleni. Nie znając do końca motywów i nie rozumiejąc racji mieszkańców tego bloku, 1949 klub w tym miejscu przestaje istnieć z końcem miesiąca maja. Witam Państwa serdecznie w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa, oddział Dzieje Nowej Huty. Dzisiaj będziemy walczyć o zaszczytne miano przodownika pracy Nowej Huty 2010 podczas Nocy Muzeum. Będziecie Państwo musieli przeczytać pismo nowohuckich przodowników pracy, strona pierwsza, i znaleźć wskazówkę, gdzie następny punkt. W następnym punkcie dostaniecie podobną wskazówkę i tak do kłębka. Jesteśmy na placu Ożańskiego. Ta nazwa już nie funkcjonuje, bo teraz jest to plac przy poczcie. Ale szczęśliwie na wydrukowanych jakiś czas temu mapkach przez Urząd Miasta znajduje się jeszcze ta stara nazwa, plac Piotra Ożańskiego, i taką mapkę dostali wszyscy uczestnicy naszej zabawy. Witam przodowniczkę. Od razu daję kolejną stronę. I no, mam przyjemność wręczyć legitymację numer 1, legitymacja przodownika pracy, wielką, piękną jedynkę. O nowej to chucie piąteczka, o nowej to chucie melodia, jest taka prosta i piękna. Inicja dokumentu, proszę. Stóweczka. Mandacik? Tak, mandacik. O, stówecznie może być. Patrz. Będę miał budować. Aha, 10. Widzę wszystko. Gratuluję. Ostatnim waszym zadaniem będzie za pomocą przyrządu murarskiego, czyli kielni, nałożenie tej zaprawy na cegłę i wypoziomowanie tej cegły tutaj na płytkę. Nigdy tego nie robiłam, ale jest trochę wam odchodzi od pionu, ale może być. Gratuluję zwycięzcy konkursu i gry terenowej na temat przodownika Nowej Huty. Otrzymujecie zaszczytne miano przodownika Nowej Huty.
wykonaliście 300% normy. Ciężko było bardzo tutaj trafić. Ja byłam pierwszy raz w Nowej Hucie, natomiast mój kolega jest tutaj znawcą tej dzielnicy, dlatego trafiliśmy dość szybko, natomiast miałam naprawdę dużo problemów, żeby odnaleźć te punkty. No, ja już tutaj nie pierwszy raz uczestniczę w grze terenowej i to jest super wydarzenie, w ogóle fantastyczna inicjatywa robienia takich tego typu eventów. Siedzimy, gramy, jest przyjemnie. Przy okazji śmiejąc się z bardzo dobrego filmu, więc stres gdzieś ginie. Pochwalam takie granie i jest ono bardzo rozwijające, bo nie gramy tylko między sobą, ale gramy oprócz tego, że każdy gra w zespole i musi słuchać drugiego, to jeszcze jest ta interakcja z filmem, prawda? Więc to jest zdecydowanie rozwijające. Jesteśmy zespołem bardzo spontanicznym i do dziś mamy ustalony tylko szkielet i wiele rzeczy wyjdzie naturalnie podczas projekcji. Będziemy się go starali trzymać, ale emocje za każdym razem są inne. Dojrzewamy, chłopcy na pewno też wiele scen na nowo odkryją. Witam Państwa bardzo serdecznie w kinie studyjnym Sphinx na kolejnym już pokazie z cyklu Film Niemy z muzyką na żywo. Dzisiaj zobaczymy film Żdąc w reżyserii Charlesa Chaplina, jednej z najwybitniejszych postaci kina światowego. Do filmu natomiast zagra zespół, który nazywa się Firma Muzyczna. Zespół powstał w 2009 roku, ma już spore doświadczenie estradowe, jak i studyjne.